drodze do ruin starożytnej Salaminy zatrzymujemy się w miejscu zwanym Apostolos Barnabas. Jest tu klasztor i osobno stojąca kamienna kaplica, w podziemiach której znajduje się grób świętego Barnaby Apostoła, uznawanego za założyciela i patrona kościoła na Cyprze. Przybywają tu liczne pielgrzymki, ale nie wolno w tym miejscu sprawować Eucharystii, czego dość skrupulatnie pilnuje turecka policja. Salamina była w VII wieku przed naszą erą głównym miastem i portem na Cyprze. Teatr wybudowany przez Rzymian w I wieku naszej ery. Odrestaurowany teatr służy obecnie jako miejsce, w którym odbywają się liczne spektakle i koncerty. W I wieku w Salaminie mieszkał apostoł święty Barnaba. W IV wieku miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, a dzieła zniszczenia dopełniły najazdy Arabów w VII wieku. W średniowieczu wiele budowli rozebrano, a materiał budowlany przewieziono do leżącej 5 km stąd Famagusty. Bardzo dobrze zachował się gimnazjum, miejsce, w którym uprawiano ćwiczenia i przeprowadzano zawody sportowe. Ruiny Salaminy są uważane za najcenniejszy obiekt archeologiczny na Cyprze i główną atrakcją północnej części wyspy. Ta półkolista kolumnowa budowla to latryny przy gimnazjonie mieszczące 44 osoby. Łaźnie. Łaźnia parowa.